kto odpowiada za to, że Poczta Polska wydała prawie 70 milionów złotych na wydruk kart wyborczych, które przecież nie zostaną wykorzystane, i czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność polityczną i kto? Dziękuję. Ja raz jeszcze chciałem bardzo gorąco zaapelować do Senatu i do Marszałka Senatu o procedowanie ustaw związanych z wyborami prezydenckimi bez żadnej zwłoki. To właśnie dlatego, żeby ten stan prawny był wyklarowany. Ta zwłoka jest tutaj potrzebna w opublikowaniu uchwały PKW, żeby wyjaśnić do końca, jaki jest ten stan prawny, ponieważ dzisiaj jeszcze cały czas przecież ta ustawa, którą Sejm przyjął, nie może być ostatecznie włączona do polskiego porządku prawnego, a to dlatego, że Senat, no niestety, trzeba powiedzieć, po raz kolejny przedłuża, opóźnia, zamraża. A więc bardzo gorący apel o to, żeby jak najszybciej zająć się tą ustawą. Polacy chcą już przeprowadzić wybory prezydenckie. Wszyscy, którzy przyczyniali się do tego, żeby one mogły być przeprowadzone najpierw w trybie korespondencyjnym, bo taki był pomysł, żeby w najbardziej bezpieczny sposób przeprowadzić te wybory prezydenckie, zostało to de facto odrzucone przez Senat, ponieważ Senat przyjął tę ustawę, czy Senat przeprocedował, powinienem powiedzieć, tę ustawę i ją odrzucił, ale dał szansę Sejmowi podjęcia ostatecznej decyzji dosłownie na 3 dni przed wyborami, czyli przeprowadzenie wyborów w ciągu 3 dni w sposób oczywisty było niemożliwe, a więc wystarczy zdrowy rozsądek, żeby zastanowić się i popatrzeć na to, do jakiego stanu doprowadza tutaj w tym przypadku Senat i pan marszałek Senatu, żeby raz jeszcze wszyscy zaapelowali do Senatu o jak najszybsze przeprocedowanie tej ustawy. Wtedy, mam nadzieję, cały czas, właściwie mam takie przekonanie, że cały czas wybory mogą odbyć się w tej zasygnalizowanej przez nas dacie, no bo jaka ona ostatecznie będzie, no to właśnie od tego zamrażania, przedłużania bardzo dużo zależy.